Star 266. Star 266. Polski terenowy samochód ciężarowy zaprojektowany do przewozu ładunków i ludzi po szosie i w terenie oraz holowania przyczepy o masie do 4 ton. Produkowany seryjnie w latach 1973-2000 przez fabrykę samochodów ciężarowych Star w Starachowicach. Używany jako podstawowy samochód ciężarowo-terenowy w wojsku polskim. Do napędu Stara 266 zastosowano polski sześciocylindrowy rzędowy silnik diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności skokowej 6842 cm3 i mocy maksymalnej 150 koni mechanicznych. Podstawowym użytkownikiem Starów 266 jest wojsko polskie, gdzie były używane zarówno w podstawowej wersji, jak i w wielu wersjach specjalistycznych. Samochody te sprzedawane były także na rynek cywilny. Produkcję Stara 266 zakończono w grudniu 2000 roku po wprowadzeniu do oferty modelu 1466. Star 266 wziął także udział w rajdzie Paryż-Dakar IFA S4001 Mifa S4001 była niemieckiej produkcji średniociężką ciężarówką z długą maską, wyprodukowaną w latach 1958-1959, we wstępnej fazie jako S4000. Choć z zewnątrz niewiele się zmieniło, wartość dodaną stanowiło zwiększenie ładowności do 4 ton. W tym samym roku rozpoczęto produkcję seryjną s 1 z silnikiem wysokoprężnym czterocylindrowym o pojemności 6 litrów. Zużycie paliwa było na poziomie 17,5 litra na 100 km. Prędkość maksymalna wynosiła 75 km na godzinę. Na początku 1959 roku produkcja S4000 zakończyła się po wyprodukowaniu nieco ponad 2000 pojazdów. Star 66. Star 66. Polski terenowy samochód ciężarowy o ładowności 4,5 tony, produkowany w latach 1958-1965 przez FSC Star. Prototypy tego pojazdu testowane były przez wojsko do 1955 roku. Po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję Ministerstwa Obrony Narodowej, w styczniu 1956 roku zatwierdzono dokumentację techniczną wersji seryjnych i rozpoczęto prace przygotowujące fabrykę w Starachowicach do produkcji tego modelu. Produkcję seryjną Stara 66 rozpoczęto w 1958 roku. Do napędu Stara 66 zastosowano sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy o pojemności skokowej 4680 cm3 i mocy maksymalnej 105 koni mechanicznych. Produkcja Stara 66 została zakończona w 1965 roku po wprowadzeniu do produkcji modelu Stara 660. Robór LOLD 3000 Robert. Ciężarówki i autobusy marki Robur, produkowane w latach 1961-1991, były prawdopodobnie jednymi z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych pojazdów tego typu, jakie powstały w NRD. Ich historia zakończyła się wraz ze zjednoczeniem Niemiec. Od początku, Robura produkowano w kilku wersjach nadwozi, dzięki czemu trafiły zarówno na rynek cywilny, jak i do służb mundurowych i wojska. W 1968 roku samochody te przeszły pierwszą modernizację, a w 1974 roku wprowadzono do produkcji wersję o ładowności 3 ton LO3000. Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców i użytkowników, w 1982 roku wprowadzono do produkcji wersję wyposażoną w silnik Diesla LD3000. Ciężarówki te miały masę od 3200 do 3400 kg. Na początku lat 70. Rozpoczęto pracę nad nowocześniejszą wersją ciężarówki z nową kabiną, ale mimo zaawansowania prac projekt trafił do kosza z przyczyn ekonomicznych i politycznych. Podjęto kilka prób ratowania marki, w ramach których próbowano nawet rozpocząć produkcję tych aut w Polsce w zakładach Autosan, ale w 1991 roku zakończono produkcję robórów. W ciągu kilku kolejnych lat ciężarówki te dosyć szybko zniknęły z ulic, stając się obecnie zabytkami. W toku produkcji powstało około 250 tysięcy samochodów tego typu w różnych wersjach nadwozia. Jelcz 640 i 642 Jelcz 640 i 642 to polski samochód ciężarowy o dużej ładowności. Jelcz 640 produkowany seriami od 1973 roku do początku lat 80. XX wieku przez jelczańskie zakłady samochodowe w Jelczu. Rozwinięciem modelu 640 był Jelcz 642, produkowany od końca lat 80. do końca lat 90. XX wieku. Zasadnicza różnica to kabina z szeroko otwieraną maską przednią oraz inna deska rozdzielcza. Był to samochód ciężarowy w układzie napędowym 6x4. W grudniu 1973 roku przekazano do eksploatacji pierwszą serię 18-tonowych samowyładowczych Jelczy 640, największej wywrotki zbudowanej w Polsce. Cechował się dobrymi właściwościami jezdnymi i uciągowymi w terenie, z tego powodu kierowcy nazywali go również skalniakiem, od pracy w kamieniołomach. Przy czym lepsze parametry trakcyjne pod obciążeniem przedstawiały pojazdy z mostami produkcji Steyr. Był popularnym pojazdem ciężarowym używanym w żwirowniach, na terenach prowadzonych prac ziemnych, budowie dróg oraz w transporcie drogowym na niewielkich odległościach. Podwozia Jelcz w 640 niemal w całości przeznaczono pod zabudowę nadwozi samowyładowczych. Jeszcze innym produktem był ciągnik siodłowy Jelcz 640 z długą kabiną sypialną. Samochód napędzany był turbodoładowanym silnikiem V8 o pojemności 12 litrów i mocy 320 koni mechanicznych. Do 1981 roku można szacunkowo określić ilość wyprodukowanych ciężarówek Jelcz 640 na około 3000 sztuk. Star 660 Star 660 To polski terenowy samochód ciężarowy o ładowności 4,5 tony produkowany w latach 1965-1983 przez fabrykę samochodów ciężarowych Star. Model ten stanowi modernizację produkowanego od 1958 roku samochodu ciężarowego Star 66. W wyniku zebranych doświadczeń oraz uwag wojska na temat eksploatacji modelu 66 postanowiono unowocześnić oraz w lepszym stopniu dostosować ten pojazd do wykonywania zadań, jakich przed nim stawiano. Produkcję zmodernizowanego modelu Star 660 rozpoczęto w 1965 roku. Do napędu Stara 660 zastosowano Polski, sześciocylindrowy, rzędowy silnik benzynowy o mocy maksymalnej 105 koni mechanicznych. W roku 1968 do produkcji wprowadzony został model star 660D. Do napędu tej wersji przeznaczono sześciocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej 100 koni mechanicznych. Od 1970 roku stosowano również mocniejszy silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 150 koni mechanicznych. Produkcja modeli rodziny Star 660 była kontynuowana do 1983 roku.